Nasz oguraz, bo tak te lokomotywy są poważne maszynistów. Nazywane seria 37, czyli na polskie S181, czy tam 181 po prostu, nie? Skody. Tradycyjne nasze Skody. Maszyna, która w tej chwili ma już na karku 63 lata przejeżdżone. Nie zamierza jeszcze odchodzić na emeryturę. Tak wygląda pulpit naszego sprzętu. Pulpit co najmniej 60-letni. Jak widać, wszystko manualne. Wszystko na ręcznych przełącznikach. Mamy też nasze standardowe koło znane z byków, siódemek, innych starych rupieci. Przepraszam, klasycznych maszyn. I mamy Kran hamulca Dako, wyjątkowy, bo raczej Dako nie są spotykane w pojazdach jeżdżących po polskich torach. Do tego jeszcze mamy hamulec dodatkowy, odluźniacz hamulca. No wszystko w manualu, prawda? Wszystko w manualu. Pulpit od lewej, góra, wyłącznik wyłącznika szybkiego, czy tam załącznik wyłącznika szybkiego, jak to woli. Nasza kochana stacyjka znana z nowych lokomotyw, czyli załączenie sterowania pulpitem, sprężarka pierwsza, sprężarka druga, pantografy i wentylatory, dokładnie to przetwornica. Dół. Oświetlenie podwozia, przyciemnienie reflektora prawego, przyciemnienie reflektorów w ogóle. Oświetlenie przyrządów. Do tego sprężarka pomocnicza, ta sprężarka raz tutaj jest, raz tutaj nie ma, co lokomotywa to jest schowana gdzie indziej. Do tego mamy ogrzewanie kabiny, reflektor lewy, reflektor sygnałowy, reflektor prawy, sygnałowy to jest ten górny oczywiście, wycieraczki, jakieś cuda typu ogrzewania, zaworu odwadniania, ogrzewanie szyb, wskaźnik wyłącznika szybkiego, to jest bardzo ciekawe, później Wam pokażę jak on wygląda, jak on pracuje, przepraszam, bo jest nietypowy. Do tego mamy jakieś przyciemnienie oświetlenia, przekaźniki ochronne, czyli odblokowanie przekaźników nadmiarowych, wyłączenie WSA, kasowanie SKP, luzowanie, popełnianie, tak? Tak to wygląda i tu jeszcze taki fajny kluczyk motylkowy. Później Wam pokażę, jak to pięknie pracuje wszystko, jak to pięknie się uruchamia. Wygaszę maszynę i co? O kranie Dako Wam za dużo to niestety nie powiem. To jest jeszcze taki fajny kluczyk, którym możemy ten kran odciąć. Ba, jak przechodzimy z kabiny do kabiny, to mamy obowiązek odciąć ten kran i ten kluczyk wziąć ze sobą do drugiej kabiny i tam znów kran odciąć. W sensie żeby załączyć sterowanie, nim trzeba ten kluczyk wsadzić i przekręcić. Takie zabezpieczenie. A no i jest nasza jeszcze fajna syrena, nie? Nie będę pokazywał, jak się ten trąbi. Mamy tu taką fajną blachę. Naciskając na tą blachę, naciskamy na te dwa dzędzelki, które służą od naszej syreny. Wysoki i niski ton. I to tyle. Nastawnik kierunkowy, podłącznik silników. Grup silników trakcyjnych. Tak on wygląda. Nastawnik kierunku do przodu, do tyłu
jest jeszcze pozycja ZP i PP. Później Wam powiem, jako ciekawostkę, o co tutaj chodzi. No i tyle. Tak wygląda nasza lokomotywa. Nasz ogurasek 60-letni. Pod nogami suwak i piaskowanie. A za plecami przedział wysokiego napięcia. A no i mamy jeszcze hamulec ręczny, nie? Koło jak na okręcie. Manualny Hustler. Socjal na tym egzemplarzu. Po pierwsze rolety na każdym oknie, co dziwne. Klasyczne chłodzenie nawiewowe. Te 60-letnie podejrzewam. Możemy je sobie wyłączyć. Kiedyś się nawet zatrzyma. A proszę bardzo. Co jeszcze z ciekawszych rzeczy? Przesuniemy tego potem. Półeczka, umywalka oczywiście działa. Kran niewidoczny, ale jest. Kuchenka, czajniczek, gniazdko, ba. Nawet lusterko. Też widać, od 60 lat nikt go nie miał. Ale z logiem PKP. Nie kolei czeskich, ale z logiem PKP. No i te klimatyczne żaluzje, które kiedyś dało się otworzyć. Ta nawet działa. Za plecami maszynisty, załączenie baterii oraz regulatory napięcia. Mam nadzieję, że coś widać. Wejdziemy sobie jeszcze do przedziału wysokiego napięcia. W tym przypadku muszę jednak mimo wszystko wyłączyć wszystko. Czyli wyłączyć wentylatory, wyłączyć sprężarkę, opuścić pantografy. Wyłączyć wyłącznik szybki. I tymże kołem parę razy zakręcić. Szczerze powiem Wam, że do końca nie wiem dlaczego. Ale z tego co kojarzę, gdzieś tam w kondensatorach może zostać troszkę prądu. Może nas popieścić. A w momencie, gdy takie coś zrobimy. To jest ten fotel. W momencie, gdy takie coś zrobimy. Ten prąd idzie w szyny, czy tam w silniki. I wchodzimy do przedziału maszynowego. Przedział maszynowy dość wąski. Ale cóż. Każde drzwi mają krańcówkę. Jeżeli które drzwi są niezamknięte, nie załączymy włącznika szybkiego. Główny przedział wysokiego napięcia jest oddzielony od korytarza takimi oto kratami. Siatkami, kratami, nie wiem jak to nazwać. Każda z nich także jest zabezpieczona takimi motylkami przed otwarciem. Ją możemy zdjąć. I każda jest zabezpieczona krańcówką. Też którakolwiek z tych krat, jeżeli jest niedomknięta, nie uruchomimy lokomotywy. Nazwijmy to tablicą pneumatyczną. Tutaj nic ciekawego nie zobaczycie. W każdym razie zawory hamulcowe i tak dalej, i tak dalej. No tutaj jest praktycznie bezobsługowe. Czasami tylko trzeba lokomotywę wydoić z powietrza, nazwijmy to. To używamy tutaj takich fajnych luźniaczy. Odcinamy dany zawór. I tym dodatkowo jeszcze na dachu odłączniki pantografów manualne. Wyostrzysz się. Takie dwie wajchy to są odłączniki pantografów. Przekręcamy je, ciągniemy do siebie i przekręcamy w tą stronę. Ten pantograf jest już odłączony. Tak samo robimy z tym odłącznikiem. Jak widać, lampka czerwona nam zgasła. Pantografy są odcięte. Nie wiem, czy wy coś z tego zobaczycie.
Mamy jeszcze uszyniacz. Uszyniacz działa dokładnie na tej samej zasadzie. I ciekawostka. Ta lokomotywa pracuje jeszcze na wale kółakowym. Tu nie ma, tak jak na ET22 czy na EU07, wału grupowego. Tutaj mamy wał kółakowy, na którym mamy wszystkie styczniki sterujące jazdą naszej lokomotywy. Ten wał lubi się zawieszać. Gdyby nam się zawiesił, mamy tutaj dwie takie cewki. Tu jest jedna cewka, tu jest druga cewka. Za pomocą tych cewek możemy ten wał sprowadzić do pozycji zerowej. Przy czym najpierw musimy... Możemy go jeszcze tym kluczem, możemy go jeszcze kluczem sprowadzić do zera, wsadzając taką korbę fajną tutaj i kręcąc tym wałem po prostu. Tylko wcześniej musimy odciąć powietrze, bo jak spróbujemy to zrobić na nieodciętym powietrzu, nam łapy pójdą. Tak bym to powiedział. O Jezu kochany, gorąco. Za tą siatą mamy nastawnik bocznikowania. Też kółakowy. Tu mamy taki fajny telewizorek. Mamy w nim przekaźniki ochronne. Mamy w nim symbole. Przekaźniki symbolizujące, przekaźniki nadmiarowe. Nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, jeżeli coś tam się stanie z którymś nadmiarowym, to w tych krateczkach zrobią nam się czerwone. Te krateczki zmienią nam na kolor czerwony. Będziemy musieli wykonać odbloki za pomocą tego śmiesznego telewizorka, komputera z lat 60. Tak bym to nazwał. Możemy się dowiedzieć, co nam zadziałało i co mamy zrobić. Jak tu gorąco. Przejście jest takie, że muszę przechodzić bokiem. Przykro mi. I co jeszcze ciekawego. Podłącznik silników, no nie pokażę wam, musiałbym zdjąć kraty i tam wejść, ale sorry, no nie chce mi się, poza tym sam nie mogę, może jakoś wsadzę. Podłącznik silników. Takie ustrojstwo, inaczej wam tego nie pokażę. Teraz jak ja mam stąd wyjąć nagrywańsko. No i co, i druga kabina, nie? Druga kabina taka sama jak pierwsza. Nie ma czego szukać. Sprężarki dwie, przetwornice dwie. Kiedy nawalnie mamy drugą. Sprężarkami każdą z osobna sterujemy oddzielnie. Przetwornice pracują cały czas w parze. Chłodzą nam od razu wózki trakcyjne z silnikami. Wózki i silniki trakcyjne. Nie wiem, co mam jeszcze ciekawego mam powiedzieć. A, nie pokazałem. Może zobaczycie w ten sposób. Wyłącznik szybki. Za tym włącznikiem szybkim, tam po lewej. Nie wsadzę. Przykro mi, nie wsadzę. Tam po lewej w każdym razie jest cała szafa. Szafa, Boże. Jakby to nazwać? Tablica. Z różnymi stycznikami, przekaźnikami, choćby ze stycznikami i ogrzewaniakami, o których wcześniej mówiłem. Dobra, ja stąd idę. Wy sobie tu siedźcie, chcesz, ale ja mam dupę i idę stąd, to jest 50 stopni. A, jeszcze miałem jedną rzecz powiedzieć. Przechodząc z kabiny do kabiny, bardzo musimy uważać. Bo jakiś idiota wymyślił tutaj, nie wiem co to jest, jakaś osłona przewodów. W każdym razie 1,60 m się pod nią mieści, wyżej już trzeba na głowę uważać. Niestety. No, także taki wał, nie? Kółakowy. Jest cały napęd tego wału. A jeszcze mamy tutaj taki wskaźniczek. Oła. Który nam pokazuje, na jakiej pozycji aktualnie jest wał. Ogólnie 42 pozycje jezdne, z czego pierwsza pozycja, pozycja nazwana jako X, nie bierze udziału w jeździe. Nie pytajcie mnie dlaczego, aż tak nie znam tych lokomotyw. Wyłaś
O tak. No. Sprężara, przetwornica, wialnia, w sensie chłodzenie wózków. Jakby ktoś pytał o opory rozruchowe, opory są na dachu. Teraz Wam pokażę procedurę uruchomienia tego sprzętu. Do uruchomienia lokomotywy, mając powietrze, po załączeniu już baterii, potrzebne nam są dwa takie klucze. Pierwszy wsadzamy tu, drugi wsadzamy tu. Patrzcie, jak to pięknie teraz będzie działało. Ten motylek przekręcamy i załączamy tu sterowanie. W następnej kolejności, mając powietrze, a nie mając prądu jeszcze, bo jeszcze pantografy nie są w górze, załączamy wyłącznik szybki. Tak jest, w tym typie lokomotyw najpierw załączamy wyłącznik szybki, później załączamy, podnosimy dopiero pantografy. Żeby to zrobić, odłącznik grup silników trakcyjnych, czy odłącznik silników trakcyjnych, stawiamy w pozycję N i musimy dać kierunek jazdy, wybrać kierunek jazdy, przód lub tył. Następnie załączamy tym hebelkiem wyłącznik szybki. On jest impulsowy. Ale tu jest ta nasza rzeczona ciekawostka. Zobaczcie, jak się ten wskaźniczek fajnie zachowa. Załączam WSA. 3, 2, 1, pstryk. Ha, taki myk. Taka obrotowa, przesuwna tarczka. WS mamy już załączone, prądu nie ma dalej, więc załączamy pantografy. Tak pracują te nasze hebelki. Pyk. Prąd jest. Teraz załączamy wentylatory w pozycje trwałe. Wialnia wieje i załączamy sobie sprężarkę, stawiamy w pozycję samoczynnie. Maszyna jest w tym momencie już uruchomiona. Sam kram hamulca jest podobny do Orlikona, podobny, niepodobny, podobny w działaniu. Pozycje, kolejne pozycje. W tej chwili pozycja jazda. Kolejna pozycja, tutaj to będzie pozycja, którą przy hamowaniu przeskakujemy. Tu mamy, powiedzmy, nazwijmy to pierwszy poziom hamowania, tu mamy kolejne poziomy hamowania. Tutaj jeszcze będzie odcięcie i hamowanie nagłe. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, o co chodzi w tym pierwszym punkcie. To tutaj są miejsca. Możemy sobie kran cofnąć do tej pozycji i to jest tak zwane podtrzymanie. Nazwijmy to podtrzymaniem ciśnienia w przewodzie głównym. Czyli jeżeli na przykład mamy na manometrze 4 atmosfery, chcemy skład trochę tylko podluzować, to nie musimy lecieć po tych ząbkach, tylko dajemy sobie luz. W momencie, gdy ciśnienie na przykład chcemy uzyskać 4,5 atmosfery, wtedy dajemy sobie, czekamy, aż tam skład wyluzuje do 4,5 atmosfery i dajemy sobie tą pierwszą pozycję. To jest podtrzymanie tak jakby bieżącego ciśnienia w przewodzie głównym. Na przykład żadnej z tych pozycji nie uzyskamy ciśnienia 4,5 atmosfery, a możemy to zrobić w ten sposób, że zahamujemy więcej i cofniemy kran na pozycję podtrzymania, na pozycję utrzymania ciśnienia w przewodzie głównym. Ostatnia pozycja hamowania, hamowanie nagłe, a tak mamy odcięcie kranu hamulca, czyli po kolei jazda, podtrzymanie ciśnienia, pierwszy stopień hamowania, czyli hamowanie powiedzmy wstępne, czy nazwijmy to wstępne, hamowanie pełne, odcięcie, hamowanie nagłe. Tak wygląda sterowanie kranem hamulca w dachu.
jak damy kran jeszcze bardziej od siebie na tą pozycję, będziemy mieli tu tak zwaną, nazwijmy to falę, tyle że na tych lokomotywach, na tym kranie, jeżeli taką falę puścimy, to niestety ta fala już tam nie wróci. Nie ma gdzie to powietrze wrócić, przez co wszystkie wagony nam się przeładują. Tu mamy jeszcze taki odpowiednik. Gdzieś ten odpowiednik jest, tutaj. Rozszerz się. Odpowiednik podniesienia powietrza, ciśnienia powietrza powyżej 5 atmosfer. Coś jak na tych nowych lokomotywach. Dopełnienie, czy jak to nazwać, to możemy sobie wcisnąć, puścić. I on nam delikatnie to ciśnienie podniesie. Niedużo, aczkolwiek trochę nam podniesie. I mamy dwa odluźniacze ręczne, którymi możemy ręcznie zluzować wózki hamulca. Ciągniemy je oba do siebie. Taki manualny odluźniacz, nie? No i odłącznik silników. To co mówiłem. Opuścimy. Nie będziemy opuszczać. Ogólnie tak. Jak tu usiąść, żeby wam to pokazać? Spróbujemy w ten sposób. Zobaczcie, nastawnik kierunkowy ma 5 pozycji. 0 to jest 0, wiadomo, PZ to jest przód i tył. Przód i zad po czesku. Natomiast PP i ZP. No, patrzy się. O, właśnie. O, tak lepiej widać. PP i ZP to jest poruchany przód i poruchany zad. Poruchany po czesku znaczy się popsuty, nie? Teraz w momencie, gdy tym oto cudem, tym oto nastawnikiem mamy jakieś zwarcie, na którym silniku trakcyjnym chcemy odłączyć silniki trakcyjne, przestawiamy to na przykład na jedyneczkę, czyli pojedziemy na pierwszej grupie silników, dobrze mówię? Nie wiem czy ja dobrze mówię, nie wiem co ja w ogóle ci dobrze mówię. Teraz w razie pojedziemy na pierwszej grupie silników, tak samo ten wichajster, ten kierunkowy ustawiamy nie na przód albo tył, tylko poruchany przód lub poruchany zad. Dopiero wtedy będziemy mieli jazdę i jakąś szansę, że ze szlaku zjedziemy. Z ciekawostek. Z ciekawostek mogę wam pokazać ogrzewanie kabiny. Jest 3-stopniowe. Działa na takiej zasadzie, że jeśli załączymy pierwszy stopień, to jest oczywiście ogrzewanie nawiewowe, jakby ktoś pytał. Jeżeli załączymy pierwszy stopień, w naszej kabinie działa to ogrzewanie na pierwszym stopniu, natomiast w kabinie przeciwnej na trzecim stopniu. Analogicznie, jeżeli załączymy trójkę, u nas działa bardzo mocno, a tam działa na pierwszym stopniu. Jeżeli załączymy dwójeczkę, to ogrzewanie nam działa zarówno w tej, jak i w tamtej kabinie mniej więcej tak samo. I wygląda to w ten sposób, że jedyneczka to jest najsłabsze ogrzewanie, trójka to jest najmocniejsze grzanie. I to ogrzewanie jest przyczyną bardzo wielu pożarów tych lokomotyw. A dlaczego? Dlatego, że ten przełącznik steruje nam pracą nawiewów i pracą grzałek. Tyle, że ten przełącznik bezpośrednio uruchamia nam wentylatory tych nagrzewnic, nazwijmy to nagrzewnic, grzałek. Natomiast same grzałki są uruchamiane przez stycznik grania kabiny. I bardzo często się zdarza, znaczy bardzo często, zdarza się, że jeżeli któryś stycznik grzania kabiny nam się zawiesi, to ogrzewanie kabiny, mimo że wyłączymy, ogrzewanie będzie pracowało dalej, ale nawiewy przestaną pracować. Przez co w tej kabinie może nie będziemy tego czuć, ale w drugiej kabinie zrobi nam się plus 50 czy ileś stopni i potrafi dojść do zapłonu instalacji, nie? Nie jest to nic przyjemnego. Sam ten pulpit sam w sobie jest ciekawostką. Dlaczego? Zobacz, jak on jest zrobiony. Pod jakim kątem. Teraz jak tu coś położyć? Nie ma. Nie ma możliwości, żeby coś na tym pulpicie położyć. Jedyna opcja, jaka jest możliwa, to jest postawić, zaprzeć o te wszystkie jakieś kontrolki, wskaźniki, mieć nadzieję, że to nie spadnie, prawda? W każdym razie
no nie mamy tutaj żadnej opcji, żadnego takiego socjala, żeby coś gdzieś położyć. Jedyne co, jedyna półka, jaką możemy sobie wynaleźć, to jest fotel. Na fotelu niestety wszystkie swoje rzeczy musimy położyć na fotelu, który możemy sobie dowolnie ustawiać, bo fotel nie jest przykręcony. A rozkłada się do poziomu, obracając obydwa fotele i rozkładając je do poziomu, wiecie co może być? Co się z tego stworzy? Jakby ktoś pytał, co to jest to cudactwo? To cudactwo to jest, proszę Państwa, oświetlenie przyrządów. Jak załączymy oświetlenie przyrządów, to tam nie mamy podświetlenia lampkami, diodami i tak dalej. Tylko ta lampka oświetla nam cały pulpit. Takie rzeczy. Popsuliśmy? Nie, działa. Teraz, proszę Państwa, postaram Wam się pokazać, jak działa nastawnik jazdy, bo to jest kolejna ciekawostka, kolejne bardzo nietypowe rozwiązanie zaistniało na tych lokomotywach. Ten nastawnik jazdy to jest 60-letni pierwowzór mocy zadanej, mocy wykonanej, tego co mamy na nowych lokomotywach. Pokrótce, tym nastawnikiem zadajemy konkretną pozycję, natomiast w momencie, gdy ją zadamy, zadajemy mechanizm, cały mechanizm tego nastawnika, który jest tam pod tymi blachami, samoistnie będzie podążał do tej pozycji. Tak w skrócie, mógłbym Wam powiedzieć technicznie, jak to wygląda, ale nie zrozumiecie po prostu tego, nie? Pokrótce, ja kręcę kołem, a cały mechanizm podąża za tym kołem. Zobaczcie. I mamy tam 18 którąś pozycję, nie? Tak samo schodzimy do zera. Wał kółakowy, bo ta lokomotywa jeździ na wale kółakowym. Nie na wale grupowym, tak jak ET22 czy EU07, tylko na wale kółakowym. Jest to dużo starsze rozwiązanie. Aż dziwne, że to jeszcze w ogóle jeździ. To jest ten nasz silnik wału. Sterowany pneumatycznie. Tu są jeszcze dwie ceweczki, to jest jedna, tam po drugiej stronie jest druga. Gdy nam się wał zawiesi, tymi cewkami możemy sprowadzić ten wał do zera, ewentualnie wsadzając klucz, specjalny klucz tutaj w ten otwór, odcinając tą czerwoną wajchę wcześniej dostęp powietrza. Jak go nie dotkniemy, to nam pourywa ręce ten klucz. W każdym razie tak wygląda wał kółakowy 108.1. Środka nie zobaczycie. O, jest zasłonięty przez te kominki tak zwane, czyli kominy wydmuchowe styczników. Ogólnie jest tam taki wał z krzywkami i obrót tego wału powoduje, obrót tych krzywek powoduje przestawianie się kolejnych styczników i wrzucanie czy włączanie kolejnych pozycji jazdy, tak? Tak to mniej więcej pira ze drzwi wygląda. I tak samo wał bocznikowania. Tu mamy kolejne boki. Pokażemy Wam mniej więcej, jak to wygląda w stanie zadziałanym ten wał. Damy pierwszy układ. Mamy pierwszy układ. Wrzucimy sobie na przykład dwa boki. I idziemy zobaczyć, jak teraz wygląda nasz wał. Spójrzcie, wał jest na pozycji ...21, czyli przeszliśmy na układ szeregowego, na pewno szeregowy bezoporowy, ponieważ mamy wrzucony drugi bocznik. Tutaj też mamy na wskaźniku dwójeczkę, czyli drugi bok. Tak współpracują te wały. Zostawiam Wam aparat. Zobaczycie, jak wał schodzi do zera. Z
108.1, lokomotywa sześciosiowa, 6 silników trakcyjnych. Prędkość maksymalna 90 km na godzinę, 2 stopnie usprężynowania, że mówię. To jest nasz zestaw kołowy, szprychowany, tak jak na SM42. Cóż wam mogę powiedzieć? I oczywiście obręczowany hamulce klockowe. Po 4 kloki na jedno koło, czyli 8 kloków na jeden zestaw kołowy. O. Tak to wygląda. Spójrzcie na zestawy kołowe tej maszyny. Jak są one rozłożone pod całą lokomotywą, jak mała odległość jest pomiędzy tymi dwoma środkowymi zestawami kołowymi. Dokładnie między drugim i piątym zestawem. I teraz, ponieważ lokomotywa była zaprojektowana przez Czechów, jeździła u Czechów po bardzo krętych górskich liniach, taki rozstaw tych zestawów kołowych powodował rozpychanie tych szyn, zużywanie się szyn i zestawów kołowych dużo szybsze niż w normalnych lokomotywach, nie? Dlatego Czesi sobie wymyślili, że te środkowe zestawy kołowe sobie podetną, przytną, zetną obręcze, żeby troszkę lepiej się wpisywały te obręcze w łuki. Nie wiem, czy będzie to widać, raczej nie. Kolejna ciekawostka, podwieszenie przewodów na czołownicy. O ile na normalnych lokomotywach mamy zwykłe haczyki, na które zakładamy te przewody, o tyle tutaj Czesi troszkę inaczej to sobie rozwiązali. Według nich z haczyka przewód może spaść. Nie wiem, wtedy katastrofa pewnie się stanie. I oni wymyślili coś takiego, że tutaj zakładamy na taki fajny bolec i zabezpieczamy rączką. A wygląda to w ten sposób. Tą główkę musimy założyć na ten bolec, tą dziurą. Tą rączkę bierzemy do góry, zakładamy, rączka w dół. I tak to wygląda. Już tam to w żaden sposób nie spadnie. Wygląda to w ten sposób. Najczęstsze usterki tego draństwa. Potrafi nam się zawieszać wał kółakowy. Nastawnik potrafi nam zostawać na konkretnej pozycji i nie chcieć zejść do zera. Możemy go sprowadzać do zera tymi dzydzlami śmiesznymi. Jeżeli to się nie uda, to niestety musimy wejść do przedziału maszynowego i tam cały ten wał tymi cewkami czy kluczem sprowadzić ręcznie do zera. Oczywiście po zatrzymaniu, nie? Co jeszcze? Po wyluzowaniu lubi zostać powietrze w cylindrach hamulcowych. Przez co lokomotywa jest podhamowana, my potrafimy tego nie zauważyć. I po iluś kilometrach zestawy kołowe są czerwone. Dlatego za każdym razem, gdy wyluzujemy skład, damy w luz, sprawdzamy jeszcze tymi odluźniaczami ręcznymi, czy nie ucieka powietrze, czy nie zostało powietrze w cylindrach lokomotywy. Jakie jeszcze usterki? Ogólnie lokomotywa jest ciężka do prowadzenia z ciężkimi pociągami w deszczu. A o co chodzi? Chodzi o samą jej budowę. Budowę pod kątem elektrycznym. To co wam mówiłem, że wyłącznik szybki. Najpierw załączamy wyłącznik szybki, później dopiero podnosimy pantografy. No i teraz w momencie, gdy wywali nam napięcie z sieci trakcyjnej, a mamy na pozycji jezdnej, czyli po prostu zadajemy moc, nagle wywaliło napięcie z sieci, nie? Wywala nam wtedy przekaźnik nadmiarowy, przez co puszcza wyłącznik szybki. W momencie, gdy puści wyłącznik szybki, opadają nam pantografy. Takie cyrki. Tak samo się dzieje w przypadku poślizgu. Jeżeli lokomotywa zacznie nam się ślizgać i w porę nie zareagujemy, rozłączy nam wyłącznik szybki, a w momencie, gdy rozłączy nam wyłącznik szybki, opadają nam pantografy. Także niestety
jeśli chodzi o tą drugą sytuację, no to to jest strata czasu, strata prędkości przy podjazdach pod górę, wiadomo. Natomiast w pierwszej sytuacji, gdy mamy zanik napięcia, puszcza nam wyłącznik szybki, opadają pantografy, nie? Normalnie co? Pantografy ponosisz, jedziesz dalej, tylko jeżeli jedziesz 90 na godzinę czy 85, to żeby podnieść pantografy, musisz zwolnić do 60 na godzinę, prawda? No właśnie, jest jeszcze kolejna sprawa, że lokomotywy mają ponad 60 lat i tak samo jak ET22 czy ET22 na przykład, mają trzy układy, tak? Trzy układy, czyli szeregowy, szeregowo, równoległy i równoległy. Nie wiem, czy to się po czesku tak samo nazywa, ale tak mniej więcej bym to przetłumaczył. No i niestety ten trzeci układ, na tym trzecim układzie urządzenia nie wytrzymują. Wywala nam przekaźniki nadmiarowe bardzo często. No, najczęściej jazda na trzecim układzie na tej maszynie to jest proszenie się o kłopoty. Lokomotywa ta nie jest dużo mocniejsza na tym trzecim układzie. Drugi układ i trzy boki, bo ta lokomotywa ma tylko trzy boki. Drugi układ i trzy boki śmiało wystarcza, żeby turlać się po tych szlakach naszych, nawet i te 50 na godzinę, natomiast na trzecim układzie ta maszyna dużo mocniejsza nie będzie. Oczywiście będzie mocniejsza, jeżeli dążymy poza trzecim układem jeszcze trzy boki, ale bardzo dużo maszyn tego po prostu nie wytrzymuje. Zbyt duże obciążenie, zbyt duży prąd na silniki trakcyjne, które przejeździły już 60 parę lat. Poza tym nieużywany trzeci układ, to też te styczniki do końca prawidłowo nie zawsze działają. Także kolejna z tych usterek to jest po prostu przekaźniki, znaczy no, wywala nadmiarowe na trzecim układzie, tak bym powiedział, nie? Trzeciego układu praktycznie się na tych maszynach nie stosuje, chyba że wiemy, że mamy z górki, a niedaleko jest stacja, w której się zatrzymamy, żeby się naprawiać. Tak bym to nazwał. Z plusów tej maszyny to przede wszystkim rozkładane fotele, przede wszystkim ogrzewanie kabiny. Nie rozłożę Wam foteli, nie będę Wam pokazywał, jak to wygląda. Natomiast te fotele, tak jak mówiłem, one nie są w żaden sposób do podłogi przykręcone. Możemy je przesuwać jak tylko chcemy, możemy je postawić sobie w poprzek, rozłożyć i mamy leżankę, prawda? No, normalny maszynista by Wam się tym nie pochwalił, na pewno nie publicznie. A ja się pochwalę, a co? Co mi zależy? No. Jak się tym sprzętem jeździ? Odpowiedniejsze pytanie jest zapewne, jak się na tym sprzęcie śpi. A śpi się bardzo dobrze. W sensie wypoczywa, odpoczywa. Natomiast jeśli chodzi o jazdę, no cóż Wam powiedzieć. To jest sprzęt, który ma 60 lat. Trzeci układ z reguły na tych maszynach nie działa, przez co jeździmy na dwóch układach i trzech bokach. Także prędkości nie są za duże. To, co z górki złapiemy, to trzymamy. Pod górki niestety ta maszyna męczy się okrutnie, tak? Prędkość spadnie do 40-30 na godzinę i z taką prędkością będzie się czołgała pod górkę. Jakie brutta może ciągać? Pociągnij 3000 ton, tyle że będzie te 3000 ton ciągnęła 60 na godzinę. Więcej nie da rady się rozpędzić. To z reguły my najściągamy mniej więcej 2600 ton. Tak to mniej więcej wygląda. Jeśli chodzi o klasyk, no fajnie się tym jeździ, podobnie jak bykiem powiedzmy, tyle tylko, że maszyna jest trochę prostsza w obsłudze. Natomiast jest przede wszystkim cichsza w kabinie i wydaje mi się jednak, że na podjazdach nieco silniejsza, przy mniejszych prędkościach jest nieco silniejsza. W sumie to tyle, co Wam mogę nie powiedzieć. Trochę ciekawostek powiedziałem, co wiedziałem. Na pewno znajdzie się ktoś, kto wie o tych maszynach więcej ode mnie. Na pewno gdzieś w tych moich wypocinach popełniłem błąd. Bardzo proszę o poprawienie mnie. Też nie chcę szerzyć nieprawdziwych informacji. No i tyle. Trzymajcie się. Na razie.